Halo, halo. Jeszcze nie ma 30, słuchajcie, jestem przed czasem, proszę Państwa. To się będzie działo, nie wiem jak Wy. Może nie wiem dlaczego, ale po prostu mam dzisiaj takiego powera. Wszystko jest możliwe w moim świecie dzisiaj. No wszystko po prostu. I tak zastanawiam się, z czego to wynika. Być może wynika to z tego, że wypiłam takie zielony shake, którego już nie ma. Który tutaj mi pachnie jeszcze. Może dlatego, że pewnie wiecie, mam pierwszy dzień wolności bez dzieci w domu od w zasadzie 3 tygodni, bo pierwszy z tych 3 tygodni leżałam chora, potem dzieci były chore przez 2 tygodnie i tak sobie chorowaliśmy w domu, tutaj na kupie. A dzisiaj mam taki pierwszy dzień od długiego, długiego czasu, że nie mam dzieci w domu, jestem sama z kotami. To po prostu wolność, pusta głowa, nikt nie podchodzi. No wiecie, no, kochamy nasze dzieci tak i moje fantastycznie spędzają czas. Nawet jak są chore i w domu, ale no wiecie, jak to jest. Tak próbujesz napisać maila, przychodzi, pokazywać coś i tak dalej. Jak tam się macie? Już nas coraz więcej, wiecie, na tych live'ach jest coraz więcej osób. Jak sobie tak wyobrażam, wiadomo, że liczby na różnych live'ach są różne, ale u nas się robi też coraz więcej i jest się bardzo cieszę. Jak dzisiaj się macie? Jak u was energia po tym deszczowym poranku? U mnie przestał padać deszcz. Czy jesteście tu po raz pierwszy, a może po raz kolejny na naszym live'ie? Ja się nazywam Myśla Baranowska, tak? Trzeba się przedstawić. Jestem psychologiem, coachem mam na własnych zasadach i edukatorką pozytywnej dyscypliny. Jak ktoś jest po raz pierwszy, to witam serdecznie. Piszcie, piszcie, czy jesteście po raz pierwszy, czy po raz kolejny. O, Magda też się malowała! O, super, szpilko na live'a, super, ale świetnie. No, jestem bardzo podekscytowana. Dzisiaj mamy świetny temat. W ogóle będziemy robić o super rzeczach. Liczyłam też na to, że mój kot się po... O, cześć, kocie! Pokażę wam mojego kota. Chodź, znikłam. O, to jest Leon. Leon jest młodym kotem. Widzicie Leona? Leon jest młodym kotem, miał operację tutaj na brzuszku i z tego powodu w zasadzie się u nas znalazł. Pokazuję wam Leona, bo w ogóle zapomniałam, jak to jest mieć młodego kota w domu. One mają takie wesołe ogony sterczące do góry i jak zjedzą, to mają taki brzuszek okrągły. No dobra, kocham koty. Jestem kotomaniaczką. Kto lubi koty, ręka do góry. Dobra, tak jak zapowiedziałam, bo czas nam tu ucieka, wesoło sobie rozmawiamy, ale czas nam ucieka. Mam jak zwykle ściągawkę swoją, żebym o wszystkim pamiętała, co mam wam powiedzieć. O czym ja wam mam powiedzieć? O bardzo, bardzo ważnej sprawie. Taki zrobiłam bardzo górnolotny tytuł tego live'a, jak go zapowiadałam, bo pisałam tam, że to jest rozwiązanie, które wam dzisiaj zdradzę, które jest rozwiązaniem po prostu na wszelkie trudności. Wszystkie trudności. I z jednej strony, wiecie, to brzmi, ja strasznie lubię takich, o, jedno rozwiązanie na wszystkie trudności, w ogóle, co to jest? O, Sylwia uwielbia koty. Patrzę tutaj, że wy lubicie koty. Magda też kocha koty. Super. Psiarzy też lubimy. Oczywiście, że psiarzy też lubimy. Wracając do tematu. To rozwiązanie, które po prostu jest rozwiązaniem na wszystkie trudności. No wiecie, to nigdy nie jest tak, że to jest recepta na wszystko, ale to jednak jest, kurczę, recepta na wszystko. Jeśli jesteście w jakimkolwiek trudnym momencie, jakimkolwiek takim momencie życia, kiedy nie wiecie, co dalej zrobić, w którą stronę pójść, albo jak rozwiązać jakiś problem, albo cokolwiek, co jest jakąkolwiek trudnością dla was, to jest jeden, jedyny sposób, który we wszystkim wam pomoże, we wszystkim rozwiąże. I wiecie, mamy dużo wymówek w życiu, żeby czegoś nie robić. Nie wiem, nie zakładamy firmy, bo nie mamy pieniędzy, żeby zrobić inwestycje, bo nie mamy czasu, żeby coś tam zrobić. Brakuje nam zasobów, różnorodnych. A jest takie. No dobra, to nie jest jedno, ale można to bardzo łatwo zdefiniować. I to jest w temacie tego miesiąca, prawda? W tym miesiącu wyzwanie uwolni moc. Czy jest tu ktoś, kto nie wie, co to jest wyzwanie uwolni moc? Słabo ktoś słyszy. Czy dobrze mnie słychać? Zrób głośniej sobie, Asia, po prostu może. Jeśli jesteście w takim punkcie i nie wiecie, co macie zrobić, to rozwiązaniem są. No zaraz wam powiem co. Dlatego, że każdy człowiek jest w takim punkcie.
każdym momencie swojego życia, że mamy jakieś, na uwadze jakieś rezultaty, które chcemy osiągnąć. Jakiekolwiek rezultaty, jakie chcemy osiągnąć. Tak? Definiujemy rezultaty. Pamiętacie, dziewczyny, że żeby mieć poczucie sterowności w życiu, musimy definiować te rezultaty, które chcemy osiągnąć. Czy jest to kwestia zrobienia sobie kawy, tak? To jest rezultat, który definiujesz. Czy jest to kwestia znalezienia wsparcia, czy jest to kwestia rozwiązania jakiegoś problemu, to dobrze by mieć zdefiniowany mniej więcej ten rezultat, którego chcemy i żeby się nie wkopać w takie trzymanie się, tak, tego rezultatu, tego celu tak strasznie mocno i frustrowanie się, jeśli dostaniemy cokolwiek innego, to dobrze sobie definiować ten rezultat w ten sposób, żeby mówić: chcę tego albo czegoś lepszego. To lub coś lepszego dla mnie. Coś wam przerywa. Tu, kurczę, słuchajcie, czy ja coś mogę teraz z tym zrobić, żeby wam nie przerywało? Nie no, zasięg mam, wszystko jest dobrze. Tak, czyli ten rezultat definiujemy mówiąc: chcę tego lub coś lepszego w moim życiu. A teraz nie widzę, co piszecie, jakoś tak mi zniknęło. Kochane, jak to jest? Coś tutaj działa, nie działa. O, okej. Nie, to moje komentarze. Nie widzę, co piszecie, masakra, znikło mi. Zaczęłam klikać i mi znikło, co piszecie. No trudno. Będę zerkać w komputer, jakby co. To jedna rzecz mamy, tak? To są trzy etapy, trzy rzeczy. Po pierwsze, rezultaty. Druga rzecz, którą mamy, i to jest na początku, to jest początek, tak? Najpierw definiujemy koniec, a potem patrzymy na początek. Jakie mamy zasoby? Zasoby po angielsku to są resources, tak? Jak ja to tam mówię, to mówię. Ale to jest pierwsze R, bo to jest zasada trzech R. Mamy rezultaty, mamy resources, czyli zasoby, którymi dysponujemy. I uwaga, nasze zasoby, ja sobie myślę, to nie tylko jest to, co mamy. Tak? Mamy pomysły, mamy cele, mamy braki, mamy, co mamy? Mamy kawę z mlekiem albo bez mleka, mamy jakąś wiedzę, mamy coś do powiedzenia. Zasoby to jest wszystko, czym dysponujemy. I jest to tego tak naprawdę bardzo dużo. I nawet jeśli nie dysponujesz jakimś zasobem, ale umiesz go zdefiniować, to umiejętność definiowania tego braku jest pewnego rodzaju zasobem, bo możesz go łatwo zdobyć. Trochę zakręciłam, ale tak myślę. No i to, co łączy nasze zasoby, tak, z jednej strony, z tymi rezultatami, które chcemy osiągać w życiu, to jest jedna rzecz. Jedna, nie dwa palce, jeden palec. I to są relacje. Relacje, które budujemy w swoim życiu. I to jest tak, że możemy powiedzieć: o, nie mam relacji, moje relacje są za małe, albo tak dalej, i tak dalej. Ale relacje budujemy non-stop. Tak? Jeśli masz jakąś trudność w życiu, to zawsze, zawsze dobrym rozwiązaniem będzie zadanie sobie pytania: jakie relacje ja mogę zbudować? Jakich relacji potrzebuję? Gdzie muszę się skontaktować? Dokąd muszę iść? Ja od początku, no kurczę, buduję ten biznes już ponad 5 lat, chyba 6 lat. 6 lat temu skontaktowałam się po raz pierwszy z Sylwią Hutnik z Fundacji Mama, żeby prowadzić tam konsultacje dla mam psychologiczne. Tak? Ja jeszcze wtedy nie byłam coachem nawet. A nie znałam Sylwii Hutnik wcześniej, ja nie miałam tej relacji, po prostu wzięłam i napisałam maila, tak? Bo pomyślałam sobie: kurczę, jeśli chcesz coś robić, to po prostu to rób i sprawdź, czy to jest dobre dla Ciebie, czy to jest dobre dla ludzi, dla których to robisz, a może nie jest, a może potrzebujesz to jakoś zmodyfikować, ten pomysł. I tyle. I tak to się dzieje. I bardzo bym chciała zobaczyć teraz Wasze komentarze. No i proszę, jestem taka wkopana, że muszę otworzyć grupę z powrotem, żeby tutaj zobaczyć komentarze. W ogóle nie wiem, czemu mi znikły Wasze komentarze tutaj. Tylko mam guzik zakończ, który boję się nacisnąć, prawda? Nie chcemy naciskać guzika zakończ. Okej, widzę się tutaj. Proszę, patrzę w bok i widzę się. Lolo. Tak, możliwości zasobów. Wiecie, o czym mówię. Małgosia mówi, że pisze, że uwielbia moje pytania, że spisuje i sobie zadaje. I
Słuchajcie, to jest pytanie, jakie ja relacje jeszcze muszę zbudować, żeby osiągnąć to, czego potrzebuję. To jest pytanie, które ja sobie zadawałam w najciemniejszych momentach, mrokach mojego biznesu, mojej pracy, kiedy nie wiedziałam, co mam zrobić, nie wiedziałam, jaki jest kolejny krok, co jeszcze zrobić, żeby dotrzeć do Was w sumie, tak? Dotrzeć do klientów, dotrzeć do osób, które mogą mi pomóc w tym biznesie. To zawsze, zawsze zadawałam sobie, wracałam do tego i zadawałam sobie pytanie, jakie jeszcze muszę zadać relacje. I to daje odpowiedź, to pytanie daje odpowiedź, bo możesz nie mieć tych relacji, ale możesz sobie myśleć, kurczę, gdybym znała takiego kogoś, kto, nie wiem, wie, jak rozwiązać prawnie różne rzeczy. Czy ja znam kogoś takiego, kto mi może doradzić, jak ja powinnam dalej swój biznes prowadzić. I wiecie, to też jest powód, dla którego ja mam dzisiaj tyle energii. Bo nawet kiedy takie życzenie sobie wypowiadamy na głos i trochę, no ja powiedziałam o tym mojemu mężowi, że mam taką trudność jedną w moim biznesie. Nagle się okazało wczoraj, że to rozwiązanie do mnie przyszło, tak? Więc samo definiowanie, czego potrzebujesz teraz, w tym momencie, trochę rozglądanie się oczywiście za tym, ale też samo zdefiniowanie tego mam wrażenie, że działa magicznie, dlatego że my potem powiemy o tym jednej osobie, drugiej osobie, trzeciej osobie i nagle się okazuje, że takie rozwiązanie do nas przychodzi. I ja też mam tyle energii teraz być może dlatego, że ja zaczynam sobie pewną rzecz transformować. Nie chcę mówić o tym tak precyzyjnie, ale no wiecie, takie są momenty w życiu. I to mi daje energię, bo ja wychodzę na wyższy poziom w tym temacie konkretnie. I z tego wyższego poziomu zaczynam widzieć rozwiązania. Nie wiem, czy to będą dobre rozwiązania, ale mam dużo energii, bo idę do przodu, bo coś się rozwija, bo coś się zmienia, bo coś się modyfikuje. Okej, napiszcie mi, co myślicie o takim pytaniu, co myślicie o tych relacjach. I wiecie, to są relacje w każdym obszarze naszego życia. W obszarze życia prywatnego, w obszarze życia zawodowego, w obszarze tego, że nie mamy opiekunki, tak? Więc przejdźmy się po wszystkich sąsiadkach i spytajmy, kto może zostać z nami, z naszym dzieckiem albo zabrać je z wózkiem na spacer. Za pieniądze albo za upieczone ciasto, albo za nic, albo za uśmiech, albo za to, że wypijemy razem herbatę, za to, że mamy ogromne zasoby, tak? To też w tym pierwszym mailu, który dostałyście w tym wyzwaniu w marcu, jakby z tego też wynika, że w tym momencie w ogóle ten dostęp do ludzi, który mamy, żyjemy w miastach, tak? Nie na jakiejś pustyni, nie żyjemy w Szwecji, którą z wielu powodów lubimy, i Finlandii, ale tam jest bardzo duży dystans między ludźmi fizyczny i psychiczny. Jesteśmy w Polsce, w którym jednak takie sąsiedzkie wsparcie to jest coś, do czego możemy się odwołać, tak? Może nie każdy z nas ma super sąsiadów, ale możemy to przywołać. Gdzieś tam ludzie znają taki model chodzenia ze szklanką po cukier, pomagania sobie w trudnym momencie i to jest jeszcze jednak ciągle świeże. Budujmy na tym. Bądźmy odważni, wyjdźmy do tych sąsiadów naszych, porozmawiajmy o tym, czego potrzebujemy. I to jest jedna rzecz, tak? Budowanie takich sąsiedzkich sieci wsparcia ze znajomymi z przedszkola, z mamami innych dzieci w przedszkolu. Ale też zupełnie druga. O, Kasia Sokołowska, tu Szwecja. To Kasia nam napisz, powiedz, czy ja prawdę mówię, czy nieprawdę mówię. Taki stereotyp, prawda? Natomiast okazuje się, że jeśli chcesz dotrzeć do jakiejkolwiek osoby na świecie, to jest to 3-4 połączenia na Facebooku, 4 połączenia na LinkedInie. Jeśli chcesz dotrzeć, nie wiem, do menedżera, do zarządu, nie wiem, IBM-a, jakiejś korporacji, w której chciałabyś pracować, osób, które mają wpływ na różne rzeczy, to jest naprawdę tylko kilka połączeń. Wystarczy popatrzeć, jakie znajomości mają właśnie znajomi i poprosić o przedstawienie, jeśli potrzebujecie tego do poszukiwania pracy. Dzisiaj na przykład poszukiwanie pracy głównie odbywa się przez znajomości, ale w takim dobrym znaczeniu, tak? Poprosimy, żeby nas przedstawili. I tak będziemy podlegać tej samym procesom rekrutacyjnym. To nie o to chodzi, że ktoś nam pracę załatwia na ładne oczy, chociaż nie mamy kompetencji, ale chodzi o to, żeby poznać odpowiednich ludzi, którzy mogą nam pomóc zacząć. I to zawsze jest odpowiedź, relacje. Patrzę Wasze komentarze, tutaj z boku widzicie, dzisiaj patrzę. Z Polkami trzeba się trzymać. We Szwecji Kasia napisała. Małgosia pisze, że nauczyła się prosić o pomoc i odkryła w tym również frajdę w proszeniu o pomoc, bo uwielbia ludzi i uwielbia nawiązywać relacje. Kobiety uwielbiają nawiązywać relacje.
Będę mówić o tym webinarze też, o tej takiej relacyjnej części naszej kobiecej. No właśnie, o webinarze mówię, tak? Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że w czwartek mamy webinar i się widzimy na webinarze o 21. Webinar będzie dotyczył budowania osobistej mocy wsparcia, osobistej sieci wsparcia. Będziemy sobie to robić, więc jak zwykle przygotujcie sobie flamastry, ołówki, kredki, kartki, bo znowu będziemy rysować, będziemy robić to w taki kreatywny sposób, żeby zacząć budować te swoje sieci wsparcia. Będziemy robić kilka ćwiczeń na ten temat, więc no, będzie mocno coachingowo jak zwykle u mnie. Jak zwykle u mnie będzie też rysować Mariola ten webinar. Tu piszecie mi jeszcze o takich właśnie przypadkowych spotkaniach. Ja znalazłam, jestem zaskoczona, że znalazłam wspólnika tam, gdzie się nie spodziewałam. Zerkam na bok, bo mi zginęły tutaj na czacie komentarze wasze przez to klikanie. Sprawdzałam, czy mam dobry zasięg. Okej, dobrze. No i dobrze. Jak już jesteśmy w temacie budowania relacji, jaką relację możesz zbudować w tym tygodniu? Jaka relacja w tym tygodniu, nie wiem, wymaga odświeżenia, chce wyjść do ludzi? Bo słuchajcie, bo to też mamy taki odruch, jeśli mamy doła, to jest bardzo takie, och, mocne będzie, przepraszam, ale mocne. Jeśli masz doła, to może ci się nie chcieć budować relacji, nie chce ci się wychodzić, chcesz wejść pod kołdrę, czujesz, że jesteś beznadziejna, świat o tobie zapomniał i w ogóle wszystko jest źle, dzieci żygają albo nie wiem, coś się dzieje złego w twoim życiu i masz dosyć, się wycofujesz, jeśli coś się dzieje złego z tobą. I to jest taki odruch chowania się ze swoimi emocjami i jeśli chcesz szybciej wyjść z tego doła, to musisz właśnie wyjść do ludzi. Nawet jeśli nie wiesz po co, nie wiesz czy coś wniesiesz, idź do ludzi, posłuchaj co oni mówią, posłuchaj innych sposobów myślenia, posłuchaj, może coś trafi do ciebie takiego, co przełamie tego twojego doła. Wychodź do ludzi nawet jak nie masz ochotę, idź z tym dzieckiem do tej kawiarni, nie wiem, pogadaj z innymi mamami, spotkaj się z ludźmi, których dawno nie widziałaś. No i teraz moje pytanie i wasza odpowiedź. Jak zwalczyć, Patrycja, ten odruch? Po prostu go zwalczyć. Podjąć decyzję, zastanowić się, okej, okay, dobra, jest mi źle, chcę się schować, to zrobię coś odwrotnego. Tyle. Nie ma żadnej super metody tutaj tajemniczej, że znajdź takich ludzi albo taką osobę, do której być może trochę masz chociaż ochotę wyjść i to zrób. A jak nie masz takiej osoby, to wyjść do kogokolwiek. Co jeszcze? No właśnie, pytanie na dzisiaj. Zaraz zrobimy w ogóle sobie tutaj w grupie takiego posta, jak chcę się dzisiaj czuć, jak chcę doświadczać tego tygodnia. No i zrobiłam sobie fryzurę. Ale teraz na live'ie zastanówcie się, bardzo, bardzo was proszę, gdzie chcecie wyjść z domu w tym tygodniu, z kim relacje chcecie zbudować, z kim chcecie się spotkać po prostu, żeby pogadać, nie wiem, może poplotkować, może to przecież nie musi być od razu jakaś wielka misja. Ja ostatnio bardzo, bardzo przez ostatnie pół roku zaczynam dbać o moje relacje, bo gdzieś tam czuję, że one tego wymagają wsparcia. No i nie wiem, na przykład dzisiaj jesteśmy umówieni ze znajomymi na ściankę wspinaczkową i z dziećmi, bo nasze dzieci są w takim wieku, że już mogłyby tam sobie powspinać. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie, więc będzie i ciekawe doświadczenie i spotkanie ze znajomymi. Już się bardzo na to cieszę, będziemy to robić po południu. A co wy? Małgosia zabiera sąsiadki na kawę. Monika chce mnie zabrać na lody. Dobra, Monika, już są lody na kulki w naszej cukierni tutaj blisko. No, to się zabierzemy na lody. Ola odświeża relacje z moimi mamami, bo Ola jest trenerką, terapeutką integracji sensorycznej i ona też ma klientki mamy. I ważne, i organizuje babskie spotkanie. Tak, wiemy, wiemy, Olu, będziemy. Dolores, czyli Ania, ma zaplanowane wyjście do sąsiadki na kawę. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, słuchajcie, czy webinar czwartkowy wpisany do kalendarza albo gdzieś tam mocno wyryty na ścianę? Mam nadzieję, że tak, bo już zapowiadam też kolejny webinar tydzień później, znowu w czwartek, 20, o 16, czyli tutaj mamy 9 marca, zaraz po Dniu Kobiet.
A tydzień później, 16 marca, te z Was, które mnie znają dłużej, pewnie wiecie, że jestem także edukatorem pozytywnej dyscypliny, czyli takiej metody wychowawczej, która jest z jednej strony pełna szacunku, a z drugiej strony daje bardzo, bardzo konkretne takie wskazówki, co konkretnie teraz można zrobić z dzieckiem, żeby go nie rozszarpać w jakimś sytuacji. Wiecie, jak to jest. I tydzień później, w czwartek, 16, ja tu będę w grupie też wklejać linka do tego webinaru, tam trzeba będzie się zapisać koniecznie. 16 będziemy miały webinar z pozytywnej dyscypliny na temat, uwaga, czytam, jak ustalać i egzekwować granice. Tak, taki modny temat, będziemy mówić sobie o granicach. Być może będzie tam Ania Czechowska, która zapowiada, że będzie razem ze mną prowadziła ten webinar, a jak nie, to będziemy się świetnie same bawić. No kurczę, byłyście u mnie na webinarze z pozytywnej dyscypliny kiedyś? A, mój jednorożec, tu go tu miętolej, mojego jednorożca, znacie go już z zeszłego tygodnia. Nie chcemy go połamać. Myślę, że warto być. Warto zapisać sobie w kalendarzu, bo to zawsze nas przesuwa troszeczkę do przodu z tymi kompetencjami wychowawczymi, z tym, że wiemy, co zrobić, jak robić. No i jeszcze mam jedno ogłoszenie takie. Nagrałam techniki na wtorek, więc jutro pojawi się technika na wtorek z pozytywnej dyscypliny. Kolejna. Będzie można oglądać. Nagrałam w zeszłym tygodniu. No i cóż. Co tam, Boże, patrzę tutaj, zespół napięcia przedmiesiączkowego przeczytałam. Nie wiem, o co chodzi, patrzę, co się dzieje. O, Dolores poleca, Sylwia mówi, że ekstra są webinary, bo są. Kochane, jeśli oglądacie to nasze spotkanie na YouTubie, to też na dole zerknijcie na linki do wszystkiego. No i cóż, czego ja Wam mogę życzyć? Życzę Wam fantastycznego, energicznego, skutecznego, pełnego frajdy tygodnia. Chcecie może jeszcze więcej ogłoszeń, bo bardzo dużo się u mnie dzieje, może dlatego też taka podekscytowana jestem. 29 marca, w środę, tak, to jest 29 marca w środę, będę miała wykład z pozytywnej dyscypliny w Kinie Praga, w Warszawie. Jeśli jesteś z Warszawy, to zapraszam serdecznie. A potem po tym występie to są takie poranki dla mam w Kinie Praga, na Pradze Północ, koło mnie. A potem będzie film Piękna i Bestia w tej nowej wersji. Więc jeśli lubisz mnie, zapraszam. Lubisz Kino Praga albo lubisz Piękną i Bestię, to jest każdy, albo jesteś w Warszawie, to każdy z tych powodów jest bardzo dobry, żeby się spotkać. Ale by było super, jakbym się z kilkoma z Wami mogła spotkać chociaż tam. Wow, na żywo, na żywo. No dobrze, to chyba już będziemy powolutku kończyć, chyba że macie jakieś pytania do mnie, w czym mogę Wam pomóc? Czy można się Monika pytać, zabrać na lody? Haha, dobra, dobra, będziemy się zabierać na lody. To ogłosimy to w grupie, kiedy będziemy szły na lody. To Monika. Czym Wam mogę pomóc? Mamy jeszcze parę minut. Bardzo dobrze u mnie się dzieje dzisiaj. A u Was? Można z Bobasem. Właśnie, do Kina Praga mogę z Bobasem na te mamowe poranki. To jest taki mamowy, co mi tutaj się dzieje. To jest taki mamowy poranek, przyciszona jest, nie taki głośny jest film, trochę jest światła, przewijak, pieluchy, sponsorzy, pani z ZUS-u udziela pora, to jest specjalnie dla mam, taki poranek w Kinie Praga zrobiony. Ja współpracuję z Kinem Praga już chyba od trzeci rok z takimi rzeczami. Patrycja z mikrofonem, Monika zgoda, czy można przyjść, dobrze, wszystko, kochane. Ściskam, ściskam Was serdecznie. Jesteście moimi kochanymi, cudownymi mamami i bardzo, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy na grupie, gadamy ze sobą, piszemy co u nas, jak tam relacje się budują i działamy, działamy. Działamy też z kalendarzami. Mam nadzieję, że macie wydrukowane. Ja wolę sobie wpisywać te frajdy tak jakoś luzem. Jestem buntowniczką, robię sobie kalendarz, a potem sobie wpisuję sama, nie? No ale bardzo dobrze, to inspiruje. Jeśli też jesteś buntowniczką, któraś z Was, to też sobie wpisujcie, bylebyście pamiętały o frajdzie dla siebie, dobra? Codziennie. Ściskam Was serdecznie i pozdrawiam i bardzo się cieszę, że się mogłyśmy spotkać. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień i wciskam ten magiczny guzik. Zakończ. Pa!